No siema, wróciłem. Chwilę mnie nie było, a raczej byłem, ale trochę inaczej. No ale wracamy do normy. Fame MMA. Co do gali na Stadionie Narodowym, to znamy praktycznie już całą kartę walk. Czy jest to dobra karta walk? Jak najbardziej. Czy jest to karta walk, która zachwyca? No już niekoniecznie. Czy na tej karcie walk czegoś brakuje? Oczywiście, że tak. I właśnie o tym sobie dzisiaj pomówimy. Nie tak dawno zapytałem was, czy to na TikToku, czy to na poście na YouTubie, jakich zestawień wam brakuje, jakich zawodników wam brakuje. I dzisiaj wspólnymi siłami spróbujemy sobie na te właśnie pytania odpowiedzieć. Najpierw powiemy sobie o zestawieniach takich wyśnionych, wymarzonych, które na pewno się nie wydarzą. Później omówimy sobie kilka zestawień, które powinny były znaleźć się na tej rozpisce walk. Paru ludziom pozamieniamy rywali, tak żeby miało to trochę więcej sensu, a później skupimy się na indywidualnych zawodnikach, których nie ma, a którzy jednak powinni znaleźć się na Stadionie Narodowym. No to na samym początku omówmy sobie dwa absolutnie abstrakcyjne i totalnie nierealne zestawienia, które przyszły mi do głowy. Pierwszym, które też przewijało się czasami w komentarzach, było zestawienie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. To dlaczego to nie ma szans się odbyć, chyba jest dla wszystkich oczywiste. Natomiast gdy wyruszymy w sferę wyobraźni i pomyślimy sobie, jak mogłoby to wyglądać, mogłoby to być całkiem zabawne przedstawienie. Oczywiście, gdyby panowie podeszli do tego jak należy. Drugim takim absolutnie nierealnym zestawieniem jest zestawienie dwóch Zbigniewów. Zbigniewa Ziobro i Zbigniewa Stonogi. Już nawet nie musiałoby dochodzić do tej walki. Za taką konferencję zapłaciłbym żywym złotem. Pan Zbyszek Stonoga bardzo, ale to bardzo dobrze czuje się w słowie, a Zbigniew Ziobro mógłby się nawet nie odzywać, tylko tam siedzieć i tego słuchać. Myślę, że wielu widzów chętnie by to zobaczyło. No ale dobra, zejdźmy na ziemię i pomyślmy o tym, co było realne, a co nie zostało zrealizowane. No to pierwszym takim zestawieniem, które przychodzi mi do głowy i które by było skierowane raczej do starszych widzów, raczej do ludzi w moim wieku albo jeszcze starszych, jest zestawienie Tedego i Pei. Panowie mają największy w historii Polski konflikt między raperami, który trwa od lat i chyba już nigdy się nie skończy. No i tutaj wiadomo, Tedy jest błyskotliwy, ma cięte riposty, czasami powie coś śmiesznego. No a Peja jak to Peja, mógłby po prostu stracić nerwy, podejść i zajebać mu w łeb albo odwalić coś na face to face, co dla niektórych widzów Freak Fightów też byłoby dość atrakcyjne. Kolejnym takim zestawieniem realnym, ale tylko teoretycznie, byłoby zestawienie Kuby Wojewódzkiego z Krzyśkiem Ibiszem. Panowie są znani na całą Polskę, są wielkimi postaciami, jeśli chodzi o polskie media. Na pewno dużo by sprzedali. No a jeśli chodzi na przykład o taką konferencję, to moglibyśmy się przekonać, jak bardzo błyskotliwy i pomysłowy jest Kuba Wojewódzki, gdy nikt nie podpowiada mu na ucho. A co do Krzyśka Ibisza, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógłby dać się na coś takiego namówić. Koleś jest bardziej młodzieżowy niż nie jeden 30-latek. Jedynym problemem, jeśli chodzi o obu tych panów, jest stawka. Panowie są tak przeobrzydliwie bogatymi ludźmi, że raczej żadne pieniądze ich do tego nie skłonią i są na takim etapie życiowym, że może im się po prostu nie chcieć tego robić. Także raczej takiego zestawienia nie zobaczymy. No i w końcu pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o pojedynki, które teoretycznie mogłyby się odbyć, ale realnie się nie odbędą. Main event, którego chcieliby absolutnie wszyscy. Paris Platynow kontra Damian Majewski. Paris Platynow to absolutny kontenciarz i gdyby dał nam chociaż połowę tego, co dostarczał nam kiedyś na swoich vlogach, to myślę, że cała publika Freak Fightowa by po prostu oszalała. A co do Damiana Majewskiego, to wystarczyłoby, żeby po prostu tam był i był sobą. Myślę, że gdyby jeszcze dał się ponieść emocjom i gdyby trochę puściły mu nerwy, to wszyscy byliby po prostu zachwyceni. Problem w tym, że Paris raczej nie da się namówić na walkę we Freak Fightach, bo po prostu nie musi tego robić. Także kończmy z nierealnymi rzeczami i zacznijmy myśleć realnie. Zacznijmy myśleć o zestawieniach, które federacje, gdyby się bardzo postarały, to mogły dowieść, ale z jakichś powodów tego po prostu nie zrobiły. Pierwszym takim pojedynkiem, który był jak najbardziej do zrealizowania, który ożywiłby kartę walk na Narodowym, jest pojedynek włodarzy. Długo zapowiadany pojedynek włodarzy, który chyba już nigdy się nie odbędzie. Wojtek Gola kontra Michał Box del Baron. I żeby nie było, ja rozumiem, dlaczego ten pojedynek się nie odbędzie. Rozumiem to zwłaszcza z perspektywy Wojtka Goli. Rozumiem, jak wyglądałoby jego życie, gdyby taki pojedynek przegrał i że to, z czym wtedy musiałby się mierzyć, jest nieporównywalnie większe niż to, co musiał przełknąć w związku z ostatnim memowaniem na jego temat. Także z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony, no czego się nie robi dla firmy
i oczywiście dla widzów. Drugim realnym pojedynkiem, który jak najbardziej mógł zostać zakontraktowany, a do którego nie doszło i który jakoś ożywiłby kartę walk, jest pojedynek Xia z Dizem. I ja wiem, że niektórzy mogą myśleć, że to jest mismatch, że po tym jak się pokazał Diz z Darol Venn, pojedynek z Xia nie ma absolutnie sensu, ale gdy spojrzymy na to w ten sposób i weźmiemy pod uwagę, z kim do tej pory walczył i wygrywał Xia, i to, że nie wiem, przegrana Disa z Darol Venn mogła być tylko wypadkiem przy pracy, bo Darol, co by o nim nie mówić, jest jednak wielkim chłopem i jak cię trafi nawet przypadkiem, to może się to skończyć tak jak się to skończyło w przypadku Disa, to może ten pojedynek nie byłby aż tak bezsensowny i może miałby więcej sensu niż sobie wszyscy myślimy. I ja oczywiście nie bawię się tu w żadnego matchmakera, ale jak sobie pomyślę, jak to wyglądało do tej pory, jak to wygląda po pierwszej konferencji i jakie są przede wszystkim nastroje ludzi, to myślę, że taki pojedynek byłby bardziej na plus niż na minus. No i ostatnim, trzecim, myślę, że realnie do zrealizowania pojedynkiem, którego zabrakło, byłby dla mnie pojedynek Nitro Zyniaka z Wardęgą. I ja rozumiem, że może nie byłyby to największe dymy, jakie Fame MMA widziało. Rozumiem też, że nie byłaby to zdecydowanie najlepsza walka, jaką Fame MMA widziało. Ale obaj panowie mają bardzo mocne i bardzo zaangażowane community. I myślę, że dużo bardziej opłacałoby się dać 1 000 000 złotych Wardęce, który prawdopodobnie za takie pieniądze skusiłby się na walkę, niż 2 000 000 dla takiego książula, który mimo wszystko ani by nie zadymił, ani by też pewnie za dobrze nie zawalczył. A teraz pomówmy sobie o pewnych roszadach w karcie walk, pewnych zmianach, które zdecydowanie urozmaiciłyby tą kartę i sprawiłyby, że byłaby zdecydowanie lepsza. No to na sam początek zmieniłbym przeciwnika dla Amadeusza. Amadeusz według mnie powinien zawalczyć z Alanem. Ta walka wisi w powietrzu od dawna i bardzo wiele osób chciałby ją zobaczyć, a walka z Łaszczykiem to ten rewanż, mam wrażenie, że nie grzeje absolutnie nikogo. Ani publiczności, ani co mogliśmy oglądać na ostatniej konferencji samych walczących. Drugim panem, któremu zmieniłbym przeciwnika, jest Norman Park. Walka z Bułą to może być taka klasyczna walka Dawida z Goliatem, ale według mnie na jego przeciwnika dużo bardziej pasowałby Don Diego Kubiszyn. Byłaby to bardzo fajna, zacięta walka. Między Bułą a Normanem i tak nie będzie jakichś za wielkich dymów, więc na tej płaszczyźnie za wiele byśmy nie stracili. A co do Buły, to jemu dałbym na przeciwnika jakiegoś wielkiego chłopa, na przykład Denisa Labrygę. Denis Labryga potrafi się zachować i myślę, że na Stadionie Narodowym nie przyniósłby wstydu, a i walka nie byłaby taka zła. Trzecim zestawieniem, którego mi tam trochę zabrakło, a które od dawna wisi w powietrzu i które mogłoby się bardzo dobrze obejrzeć, jest Michał Wampir Pasternak z Pawłem Tyburskim. Panowie mają niedokończone sprawy, mają jakieś animozje między sobą i ta walka i na poziomie konferencji, i na poziomie walki byłaby bardzo dobra do oglądania. Niestety ani jednego, ani drugiego pana nie widzimy na rozpisce. Może jeszcze coś się zmieni, mam nadzieję, że coś się zmieni, ale póki co po prostu takiej walki nie ma. No i ostatnią zmianą, jaką bym zastosował, to zmiana przeciwnika dla Filipa Heizera. Wzięli go jako postać z telewizji, wzięli go jako tą postać z innej bajki, ale wiadomo, my jako widzowie chcemy zobaczyć Filipa Heizera tylko w roli ofiary, po której ktoś się od góry do dołu przejedzie. Kimś takim miał być Gimper, ale Gimper absolutnie nie dowodzi. I ja w 100% rozumiem Gimpera i 100 razy bardziej wolę, gdy ktoś się zachowuje w ten sposób, niż odwala jakieś kretyńskie akcje na siłę. Ale wszyscy chyba wiemy, że przeciwnikiem dla Filipa Heizera powinien być Nathan Marcoń. Nathan Marcoń, który bezlitośnie powiedziałby to, co myśli większość osób, jeśli chodzi o Filipa Heizera. I słuchajcie widzowie, ja też nie jestem głupi, ja rozumiem, dlaczego Nathana tam nie ma. Ale pomyślcie o tym w ten sposób. Można by go zbriefować tak, żeby jechał po bandzie, ale nie przeginał. I powiedzieć mu, że jeżeli przegnie, to wylatuje. I zobaczcie, to też by było dużym plusem dla federacji, gdyby taki Nathan przegiął i został wyrzucony. To byłby taki statement ze strony federacji, że zobaczcie, może nie jesteśmy najbardziej family friendly, ale gdy ktoś przegina i przekracza granicę, to nie mamy żadnych skrupułów, żeby po prostu wyrzucić go z karty walk. I oczywiście my, widzowie Freak Fightów, wiemy, że byłoby to tanie, manipulacyjne zagranie pod publiczkę. Ale o to właśnie chodzi. Bo byłoby to właśnie skierowane do tych ludzi, którzy nie bardzo czają Freak Fighty, ale są pierwsi do tego, żeby je krytykować. A tego typu ludzie łyknęliby to jak pelikany. No i na koniec przejdźmy do indywidualności, do trzech indywidualności, których zabrakło na tym Stadionie Narodowym, a które według mnie i według wielu widzów powinny się tam znaleźć. Pierwszym takim nazwiskiem, jakie na pewno się pojawia, gdy zadaję
zadaję to pytanie, jest Paweł Tyburski. I ja rozumiem, że po tej ostatniej akcji, którą odwalił Paweł, byłoby to kontrowersyjne, ale skoro fame jest fejmem, ich oświadczenia i tak nic nie znaczą, a Paweł już jest z nimi pogodzony i pokumany, to jednak na tej karcie powinien się znaleźć, bo jakby nie było, jest z nimi od dawna, od zawsze daje dobre konferencje, od zawsze daje jeszcze lepsze walki i pominięcie go, nawet jeśli to jest za karę, to troszkę przegięcie. Fame na narodowym to wielkie wydarzenie, w którym naprawdę powinno się docenić ludzi, którzy budowali to praktycznie od początku. Drugim takim nazwiskiem jest Adrian Polak. Adriana Polaka bardzo dużo osób nie lubi, ale on też tą federację budował praktycznie od początku. Też nieraz dostarczał widzom emocji, czy to na konferencjach, czy to na walkach. I myślę, że Adrian Polak tak samo powinien znaleźć jakieś swoje miejsce na tej karcie walk i to nie jest takie trudne, żeby go z kimś zestawić, a nie jest on też na tyle kontrowersyjny, żeby bać się, że może odwalić coś na tyle grubego, żeby zaszkodzić federacji. Kolejnym takim nazwiskiem, które bardzo wiele osób chciałoby zobaczyć, jest oczywiście Nathan Marcoń. I tu, tak jak wspominałem, jest to sytuacja, w której federacja po prostu nie może przegrać. Bo jeżeli Nathan by nie przegiął, to dostarczyłby bardzo dobrego show, a jeżeli by przegiął, to mógłby być dla przykładu wyrzucony z karty walk i federacja mogłaby pokazać, jak to bardzo niepatologiczna jest swoją taką tanią zagrywką pod publikę. Ale jeżeli chodzi o pytanie, kogo najbardziej zabrakło na Stadionie Narodowym, w komentarzach, czy to pod moimi postami, czy to filmami, najczęściej pada nazwisko Michał Wampir Pasternak. Michał, pomimo że w federacji jest krótko, to ugruntował swoją pozycję bardzo mocno. Ludzie go lubią, daje dobre walki i jeżeli chodzi o całokształt, to naprawdę można stawiać go za przykład. Pasternak, wbrew tego co mówią niektórzy, zawsze daje dobre walki. A jeżeli dobrać mu odpowiedniego przeciwnika, to i konferencje byłyby bardzo dobre, więc na pewno tego nazwiska zdecydowanie zabrakło na karcie walk. A wy widzowie, kogo wam zabrakło na tej karcie? Jakie roszady wy byście wprowadzili i jakich zawodników wam brakuje? Dajcie znać w komentarzu, a ode mnie to dziś na tyle. Do następnego i cześć!